Witamy wieczory odwykowe. Jak co tydzień we wtorek w trybie wakacyjnym, czyli tak dużo się nie dzieje i ogólnie jest tak sobie. Znaczy, nie wiadomo, o czym gadać, nie wiadomo, czy ktoś chce gadać, nic się nie chce, wiadomo, wakacje, nie? Ale jest 20, jest wtorek i dla chętnych możemy sobie czymś pogadać, na przykład o Biblii i o Bogu, bo tym jest ten program i można dzwonić, na przykład cały czas można dzwonić odwyk.com przez Skype, a tu jest napisane. Tak się dzwoni, że się wybiera ten numer i się dzwoni, się jest. Albo 222-195-327, taki numer telefonu jest, a ja powiem, że mamy czat tutaj, z tej strony i zmieniłem coś. Nie mam słuchawek dzisiaj. Postanowiłem dzisiaj nie mieć słuchawek i nie mam mikrofonu. Znaczy mam, ale nie działa. O, bo z mikrofonem się gada tak i potem, co to za rozmowa jest, że mi zasłania mi pół twarzy, nie? Biegać muszę za tym. Nie, więc dzisiaj mam mikrofon, którego nie ma. Jest tajemnica w ogóle. Tylko, że traktor szumi. Ale ważne, że mnie słychać, nie jest tak źle. No więc witam na czacie Martę i Marka. I Agnesa, i Obserwator, Tomas, i Seto, i ci wszyscy, co tutaj wyskakują z lewej strony z tym, co piszą i bardzo ładnie się zachowują, więc postanowiłem przywrócić czat na wypadek, jakby ktoś miał coś do powiedzenia, a jak nie, to go zniknę, jak będziecie niegrzeczni. No, więc dzisiaj tematami, no dzisiaj to powiedzmy, niekoniecznie musimy się trzymać tych tematów, co są na stronie wybrane. Zacytuję, jakie wybrałem dzisiaj. Czy wolno nam jeść kaszankę? Tada! Nie wiem, czy to dobry temat. Kościoły i wspólnoty. O, to jest dobre. Czemu to wybrałem? Czy dobrze jest należeć do jakiejś wspólnoty religijnej? Nie, źle. Czy lepiej samodzielnie studiować Biblię w domu? Tak, lepiej. Ale można oczywiście porozmawiać o tym. Czemu nie? Chodźcie, dzwońcie. I wybrałem, nie wiem, dlaczego temat, który się jakiś popularnością nie cieszył. 7 tygodni temu Oskarg zaproponował. Czy media katolickie są warte uwagi z punktu widzenia chrześcijanina? Otóż właśnie ja nie wiem, dlatego wybrałem ten temat, bo może ktoś zadzwoni, kto słucha i niech mi powie, czy Radio Maryja, Radio Józef, Radio inne, Watykan, nie wiem, jakie są jeszcze radia, bo ja tego nie znam, ja bym się chciał dowiedzieć, może są warte uwagi, może nie są, nie wiem. Więc jeżeli ktoś chce dzwonić, to tutaj jest na dole napisane jak, niech dzwoni i poopowiada nam o tym, o tych mediach. To zacznijmy od Marka. Cześć Marek. Ach, cześć Marek, teraz dopiero jest Marek. Halo? No, halo. Ja jesteś. No jestem. A w hucie to się mówi, za halo to w mordę walą. O, to tak w ogóle mówią. No. Ale w hucie najbardziej. Hucie. Tam nie mówią, tam walą. No tak, to prawda jest. No, to już jakiś pomysł na temat dzisiaj, albo o czym tu pogadać? Znaczy najpierw to mam, jestem lekko zakręcony z czatem, bo jak piszę przez odwyk.com to mam inny nick, a jak piszę przez odwyk.tv to mam inny. No nie, proszę. Jak to jest możliwe? No to popatrz. A odświeżyłeś to? Wszystko? No odświeżyłem właśnie, najpierw się zalogowałem na odwyk.com, jestem Marek i Marta, a jak napiszę na odwyk.tv to jestem żona Marka. A już tak się optymistycznie czułem, że w końcu działa wszystko już nawet każdy ma imię tak jak trzeba i już... Ale widzisz to? Ach. Widzisz to? Nie, co mam widzieć? Patrz na czat. Na czat. No tak, żona Marka mówi hej i mówi tu wciąż, tu widzisz, to ja widzę. No wszyscy widzą tutaj. No właśnie, no. A teraz drugiego tak. Niku, tu też jestem. Powiedział czosnek, a pochwycenie. Możemy gadać o pochwyceniu, czemu nie? Dobra, jak już tu jesteś, nieważne, olejmy te techniczne rzeczy, bo to nudne trochę dla ludzi. No dobra, tam mieliśmy wybierać z całej listy, tak? Można wybrać dzisiaj z całej listy tematów. Proszę ja bardzo, chciał, jaki temat? Chodzi z dogmatami Krakowa. Dogmaty Krakowa, nie ma takiego tematu. Dogmaty KRK. No tak, dogmaty Krakowa są na dole. No tak, z 3 miesiące temu taki temat padł, nie cieszył się dużą popularnością i spadł na sam dół. Dogmaty Krakowa mało kogo interesowały. Więc uwaga, chronologiczny przegląd dogmatów, daty i okoliczności ich ogłaszania, co konkretnie mówią poszczególne dogmaty i czy Biblia mówi na tematy zawarte w dogmatach. Tych krakowskich, bo nikt nie napisał, jakie dogmaty chodzi rzeczywiście. Karka, nie, tak, że przeglądałem dzisiaj tematy i tak patrzę, dogmaty Krakowa. No, dobra. Nie wiem, czy Kraków ma jakiś dogmat. No ma jakiś, żeby nie dawać nigdy napiwków na przykład. To jest dogmat krakowski. A ja daję napiwki czasem. Kurde, ale ty nie jesteś z Krakowa. Jestem. No ale to może jakiś przyjezdny. Jestem, mówię czy. No mówisz czy, no dobra. No to dowód. Dowód się udało zaprezentować. No dobra. Napiwki dajesz z Krakowa. Wiem, to jest, co na się jadzi.
A nie wszyscy wiedzą. Co? Wiesz, co to znaczy, że rana się jadzi? No nie. Co? Ale jakby ktoś ci powiedział, że rana mi się jadzi, to wiedziałbyś, o co chodzi. No tak. Aha, bo że rana się jadzi. Aha. Jadzi. No, że jad jest w tej ranie. Nie, no, że ropieje, tak. No. Tak. Dobra, okej. Okay. Czy wolno... Masz kaszankę? Nie mam kaszanki. Właśnie pogadajmy o tym, czy wolno jeść kaszankę, bo ludzie, zdaje się, mają z tym jakiś problem. Znaczy, ja nie lubię, więc nie mam problemu. Ja też nie lubię, dlatego nie mam problemu. Ale kiedyś lubiłem, jak byłem mały. Znaczy, wiem, czy lubiłem, dawali mi to, jadłem, ale... No nie, bo to było jakieś... Takie odrzuca mnie od tego i tak trochę odrzucał, a z drugiej strony to tak mnie do tego ciągnie. To jakaś perwersja kaszankowa, nie wiem. Taka perwersja chyba, żeby zrobić coś, co dużo ludzi mówi, że nie wolno robić, tak? No ale nikt nie mówił mi, że nie wolno robić. Właśnie mi dawali, karmili ale... mnie tym świństwem. No tak, ale dużo chrześcijan twierdzi, że nie można i ja chyba się będę tak no bo jest tam jednak krew, prawda? Krew no mięsa. W tym jest krew. Poza tym w Krakowie to się mówi na to kiszka. Kiszka się mówi, kaszanka. Kaszanka to chyba w Warszawie jakieś tam kartofle, kaszanka zamiast kiszka i ziemniaki, nie? No nie? No dziwnie. No. Takie wodo, takie pupu. A poza tym, wiesz, takie. Oni mieszkają na polu, więc na dwór wychodzą. No, a na tu dwór, się mieszka na dworze. Żeby zjeść kartofle z kaszanką. Dobra, no. Martin. Okej, okay, a ty jak myślisz, co z tą kaszanką? Można czy nie można? Nie wiem, bo ja nie doradzam ludziom w kwestiach kulinarnych, bo ja słabo... Ja pytam, jak ty myślisz, a nie czy doradzasz. Aha. Ja nie jem, bo mnie odrzuca, to jest jakieś wstrętne tam, ta krew, ta świadomość, że to z krwi się robi. No krwi się chyba nie je, no jakoś to ja tak... Nawet jak nie miałem świadomości, że się z krwi robi, to wyglądało mało apetycznie ta kiszka, więc jakoś dziękowałem zawsze. Tak, no więc ja nie mam jakoś z tym problemu, bo po prostu nie lubię. Ale co zrobić z tym, że w Starym Testamencie jest wyraźnie napisane i to zanim jeszcze pojawił się Mojżesz i Żydzi. To jest przedżydowska zasada, żeby nie jeść mięsa z krwią w środku. Taka no. rzecz jest. No jest, jest takowa. Więc można by to uszanować w sumie i nie jeść tej krwi z jakiegoś powodu. Dlatego, że to przykazanie zostało dane Noemu, a nie Mojżeszowi. Więc jak ktoś tutaj mówi, że nie będziemy tych głupich Żydów słuchać, to się myli, bo to nie Żydzi wymyślili akurat o tej krwi. No dokładnie, dokładnie. No, więc ja nie wiem, czy to mówię, czy to ktoś ma z tym jakiś problem tak naprawdę duży, bo ja myślę, że większy problem jest na przykład z tym, czy jeść mięso w piątek w naszym kraju. No dlaczego jest to problem? No bo to jest ważniejszy, nie? Znaczy to jest taki głośniejszy problem. Znaczy, ja przestałem się bardzo dawno temu nad tym zastanawiać. Muszę przyznać tylko, że rodzi się we mnie taka chęć przekory, jak ktoś mi mówi, że nie powinienem, to wtedy szukam mięsa. No. Ogólnie nie. Dla mnie dzień jak co dzień, w piątek. No. Dlaczego akurat ten dzień? A czemu nie... To może w środę nie jedzmy ziemniaku? Bo Kościół powiedział... Ten krakowski kościół powiedział, że nie wolno jeść mięsa w piątek, bo wtedy jest jakiś post. Znaczy, ja nie wiem, czy tak powiedział, nie wiem do końca, skąd się to wzięło, ale wiesz, że jest taka no wiem, zasada, no, zwyczaj. Nie, no nie będę udawał, że nie wiem, ale nie rozumiem tego tak do końca, powiem ci. Mhm. I on jeszcze mówi tam w swoich prawach, że należy tego zachowywać. Tak, koniecznie. No. No więc jesz mięso w piątek? Tak jem, znaczy inaczej, jak jem, to nieważne jaki to jest dzień, prawda? Nie zastanawiam się nad tym, więc pewnie a kiszkę? Tak. No już ustaliliśmy, że nie. Że nie. No to tak jesteś półzasadniczy, a pół niezasadniczy. Nie, no dlaczego? Ja zachowuję, jakby tak patrzeć, to zachowuję to, co Biblia, a nie zachowuję to, co ludzie. A to tak jak Jezus chyba nawet. No, on coś tak mówił. No, jakoś no dobra. Okej, okay, to muszę cię wywalić. A myślałem, że idziemy następny temat jakiś. No to za chwilę, żeby inni też mogli coś powiedzieć, bo też dzwonię. No dobra. No. To za ale strasznie cię rwie, powiem ci. Lepiej przez Skype'a niż normalnie. Tak. No to wiem, że rwie mnie, ale to nie jest moja wina niestety, że mnie rwie. Tylko serwisu livestream. Coś tam. Wiem, że fikuśne masz te małe słuchawki. Jakie? Fikuśne. Fikuśne. To też z Krakowa jakieś. Fikuśne. Rana ci się jadzi. Idź, bo ci się rana jadzi. Idź. Polić do Czech i mnie wyrzuć. Idź. Idź stąd już. Idź. No, raz, idzie. Dwa, trzy.
Dobranoc. Ej. Ej, to był Marek, któremu się rany jadzą. Dobrze. Ja teraz odpowiem na pytanie dla tych, którzy oglądają na żywo dzisiaj, czyli 24 lipca 2012 roku ten program. I mówią, że się tnie i mówią, Martin, zrób coś. Powiedzcie mi, co mam zrobić? U mnie jest dobrze z mojej strony wszystko. Więc niestety nie zrobię nic i to jest problem z darmowymi serwisami zawsze. Jest za darmo, nie można narzekać. Po mojej stronie wszystko dobrze, internet działa, tam połączenia są, przez Skype jak widać słychać, jak ludzie mówią, że słychać. No, więc jedyne, co mogę zrobić, to wsiąść w samolot, polecieć do Stanów, zapukać do drzwi tego pomieszczenia, gdzie się serwer znajduje, z którym ja się łączę i zapytać, dlaczego do cholery nie działa. Nie? No, ale to jest chyba za droga impreza, poza tym i tak nie zdążę dolecieć w ciągu paru sekund i wrócić tutaj, więc chyba... No, chyba tyle. Na czacie Tuliasz powiedział, dobra, jest kaszanka. No to dobrze. Dobra, odbierzmy sobie kogoś. Wow, Krzyszman jest. Z wizją nawet. No cześć. Możesz teraz... Poczekaj, Krzyszman mi świadkiem. Co? Nie mam pojęcia. Może ty coś mówisz, tak? Tak, ja coś mówię teraz. Aha, dobra. To miało być o dogmatach Krakowa. No. To mam taką wspaniałą książkę. Dogmaty Krakowa. Ale nie będziemy o niej. Poczekaj, gadać. Pokażę cię ludziom. Pokaż jeszcze raz książkę. A, jeszcze raz. No. Ta-dam! Dogmaty. Katechizm Krakowa, tak. Dobra, to ja byłem na katolickich pięciodniowych rekolekcjach, to ja mogę coś opowiedzieć. Opowiadaj, co to są? To tak, to jest coś takiego jak Święto Młodzieży 2012 na Górze Świętej Anny. Jest to takie 5 dni się jedzie i słucha się o Bogu i są koncerty. Ja głównie na te koncerty przyjechałem. Kto grał? Lux Torpeda. Jaka nazwa. No, tam grają ludzie z 2TM23 i takie tam. No. 2TM23, moja ulubiona nazwa zespołu. Tak. 2TM22.3, tak? Nie, to się stosuje jak przecinek. A przecinek, przepraszam, to przecinek. No nie, bo ja też zastanawiam się nad nazwą zespołu, jaką mi dorać, że ja myślę, taka, GP średnik, nawias zamykający, H21. Może być też fajne, nie? Wspaniała. No. No dobra. Tak. Powiedz, co było. No i tam ja przyjechałem, to myślałem, że będą fajni ludzie, może czegoś się o Kościele katolickim dowiem, co zmieni moje poglądy, może jeszcze jest dla mnie nadzieja na Kościół katolicki, więc tam jadę i tak. No i to może ja tak przelecę przez to wszystko. Znaczy przyjechałem i się tak kwaterowałem, no i to było w domu pielgrzyma. Fajna nazwa, nie? Dom pielgrzyma. Fajne. Tam przyjeżdżasz do domu pielgrzyma i widziałeś kiedyś, jak wygląda więzienie? No z zewnątrz tylko, jak do tej pory. No, a na filmach pewnie widziałeś, jak wygląda w środku, nie? Na filmach widziałem, jak wygląda w środku. Wyobraź sobie, że bardzo podobnie, tylko że w domu pielgrzyma nie było telewizora i nie było gniazdek. Wysłali was do więzienia na Dni Młodzieży. I słuchaj, wiesz, ile było osób w pokoju? No, a jak duży pokój? No taki, no nie wiem, taki, że 26 osób się zmieści. 26 osób się zmieści w pokoju? To taka tak, sala gimnastyczna, 26 osób tam, tak? Spało w pokoju. Taka sala gimnastyczna mniej więcej. No taka. Nie, bo to były łóżka, piętrowe, znaczy dwupiętrowe. I po kolei, jeśli ja stoję tak, no. Nie wiem, czy mnie widać. Nie widać, ucięło się głowę. No. No to dobra, nieważne. I ja mam metr, powiedzmy, 70 prawie, że to te łóżka były mniej więcej takie. Aha. To już z drugim piętrem. O. No to Japończycy widziałem, że tak śpią niektórzy, mają takie, jak nie chcą wychodzić z pracy, żeby się przespać, to się ładuje ich do takich... Tych, no. Pierwsza myśl, jaka mi przeszła przez głowę, jak to zobaczyłem, to że Auschwitz, no ale... ale tu jeszcze dostaliśmy koce, więc luz. Aha, ale oni też mieli koce akurat. Tak? Mieli, tak. Koce mieli. Ale nie strzelali do was. No dobra, no warunki. Ludzie nie po to jeżdżą, żeby wyspać się w wygodnym łóżku. A w ogóle ile to kosztowało? 70 zł. To czego się spodziewasz za 70 zł za ile dni? 5. To się cieszę, że w ogóle łóżka były. Jaj, czegoś na rzek. Wiem, że jeden pokój był 100-osobowy. Mhm.
No, dobra. No to tam najpierw było mówienie regulaminu, no i przeszliśmy już do drugiego dnia. I tam był dzień, o i teraz o tym chcę powiedzieć tylko dłużej. Tam była modlitwa poranna. I ja myślę, najrozsądniej jak dla mnie, to jest jak dużo osób się modli, to że wychodzi jeden lider na środek i on mówi modlitwę, a wszyscy do tego się dokładają w myślach, a później kończą modlitwą amen, znaczy słowem amen. No, to według mnie jest najrozsądniej. Jest też modlitwa taka zielonoświątkowców, gdzie polega na tym, że wychodzi lider na środek i on mówi na głos i ludzie też mówią na głos. I tutaj przygotowałem prezentację. Z tym, że ja tutaj wtrącę, że oni go usiłują przekrzyczeć. No, to coś takiego. Zaliczona modlitwa, kiedy on krzycząc jest zagłuszony przez całą resztę. To znaczy, że jest odpowiednia głośność i dociera do Boga. Ja teraz przygotowałem prezentację, jak ta modlitwa wygląda, bo ja, znaczy to są moje głowy, ale no ja się w takim środowisku obracam, do takiego kościoła chodzę, że to mam na co dzień, znaczy co, na co niedzielę, więc zapraszam na przez 21 sekund z modlitwą zielonoświątkowca. Czekaj, muszę ustawić, bo nie mam myszki. Przed państwem happening na żywo, powiedzmy, że na żywo. Prosimy Cię, Panie, jesteś Panem, naszym Królem, Boże, że do Ciebie wysławiamy, Panie, który jest Panem, który jest Panem, wspaniałym Bogiem, bo nam obierają dla mnie, Panie, dary, Panie, że Panie, Boże, Panie, Panie, Boże, że Panie, 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 potrzebujemy Ciebie, Panie, żebyś był nas, Panie, Boże, Panie. No ja, dużo Panie było, nie? No bo to zielone świątkowce są. Ale dobrze, i ta modlitwa była taka właśnie? Zielonoświątkowa, nie. Tutaj była modlitwa katolicka. Ja tu mam, jak już dużo wspominałem, że ja dużą brewiarza odmawiałem, tutaj mam brewiarz. Brewiarz, ojej. Tam jucznię odmawiałem, no? Więc znajdę sobie jakąś fajną jucznię. I tak, i wiesz, jak wygląda poranna modlitwa katolicka? Jak? Wyobraź sobie, że 200, 300, ileś tam osób razem odmawia. Jak łania pragnie wody ze strumieni. Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie. Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy. Gdzie jest Twój Bóg? Pytają mnie co dzień. No i tak. I takim tonem mówili? Boga żywego mi się podoba zwłaszcza ten fragment. Boga żywego pragnie moja dusza. Żywego. Więcej żywego Boga. Dużo żywego, bo... No, i się tak... No. I tak były, takie modlitwy były dwa razy dziennie. No, to fan. Kupę zabawy mieliście, gratuluję, super było. Spanie w łóżkach w Auschwitz, prawda, i codziennie rozrywka polegająca na tym, żeby Boga żywego. No i później się słuchało takich fajnych konferencji, które głosili ludzie z bardzo fajnymi, fajnymi nazwami, na przykład Zacheusz Drążek, Jozue Szymański. Nie, dobra, nie powinno się śmiać z nazwisk, ale Zacheusz Drążek mnie rozwalił, trochę byłem nieprzygotowany na to, ostrzegaj jakoś. Zacheusz Drążek. Nie, pozdrawiamy Zacheusza. A jak się tego zdrobniale mówiło? Drągu, na pewno mówili do niego drągu w szkole, w podstawówce. To był zakonnik, a zakonnicy sobie wymyślają takie dziwne imiona. Ja w ogóle byłem zdziwiony, no bo kurde, idę do gościa, patrzę, on się Kanizy nazywa. Czy on sobie sam wymyślił Zacheusz Drążek? Co ty opowiadasz? Nie, Drążek ma na nazwisko, ale zakonnicy sobie wybierają swoje imiona. O, jakie na przykład? Zacheusz, Jozue, Augustyn. A to było imię Kanizy. Sobie wybrał. No. Zacheusz. No dobrze. Dobra, no to przeskakujemy do następnego dnia. W środę nic ciekawego nie było, oprócz koncertu Lub Torpedy. No i w czwartek było nabożeństwo uzdrowienia. O! Teraz ja powiem, jak wygląda nabożeństwo, znaczy jak wygląda modlitwa o uzdrowienie u zielonoświątkowca. Chodzi pastor na środek i mówi, teraz będziemy modlić się o uzdrowienie. Jeżeli chcesz uzdrowienie, to tutaj wyjdą starsi na środek i oni na ciebie ułożą ręce. Tak, a jak wygląda modlitwa? Po czym wszyscy krzyczą znowu obowiązkowo, bo za cicho jak będzie, to Bóg nie uzdrowi. Nie, no wiesz co, akurat nie wiem jak jest w innych zborach, ale w moim zborze akurat każdy szepcze i to jest akurat plus. O to fajnie, a to się, o widzisz, a jest modlitwa poranna, na którą idzie 40 osób i wtedy ich na cały zbór słychać. Ale tak ona na nabożeństwie to raczej ludzie szeptają. To jest akurat fajne.
No, no i teraz tak, no i tak, że u zielonoświątkowców wygląda tak, że wychodzą ludzie i tak kładą ręce, no i tyle właściwie. I jest coś takiego, że jeżeli coś, że jeżeli się uzdrowiłeś, to fajnie, a jeżeli nie, no to, no to Bóg nie zadziałał, no trudno. A no u tych, u katolików jest tak, że było nabożeństwo i teraz tak, co najmniej 5 piosenek było, które trwają tak po 5 minut. Uczestnik piosenek się śpiewało, takie przytul mnie Jezu, tak mocno do siebie. Takie, wiesz, takie spokojne. I tutaj stał taki ksiądz, jak on się nazywał, poczekaj, bo on też fajnie się nazywał. A, jakiś taki Faustyn, o, Faustyn. Poszedł? Mhm. I to było tak, że piosenki, no i w piosenkach jest, przestaje śpiewać wokalistka i wychodzi i mówi Eucharystia. Tutaj jest Jezu. Znaczy w zwolnionym tekście, przepraszam. Eucharystia. Tutaj. Jest obecny. Jezu. Chrystus. Oh. Taki nastrój jest ciągle. I on opowiada o tej Eucharystii, o tym, że Jezus jest blisko ciebie. I potem, po tej godzinie opowiadania o Jezusie w końcu się przychodzi. I staje nad tobą kapłan. On tak stoi. Nakłada ci ręce i w imieniu Jezusa Chrystusa Efata. Otwórz się. Czary, znaczy zaklęcie wypowiada. Koniecznie musi po hebrajsku też. I później tak, i później ksiądz, ten Faustyn znowu wychodzi i mówi, jeżeli nic nie poczułeś, to wiesz, że Bóg na pewno coś w tobie zmienił duchowo, tylko może to zobaczysz jutro, za 10 dni, za rok, za 2 lata, a może nawet w niebie dopiero to zobaczysz, ale Bóg coś w tobie zmienił. Wow. No, ludzie. Ty, bo ten gość powinien założyć jakiś serwis na przykład finansowy, nie? Bo na przykład przelewy bankowe, ty zlecasz mu przelew, a on mówi, no poszedł przelew. Jeżeli niczego nie dostałeś, to widocznie dostaniesz za rok, za 10 lat. Może. A może dopiero w niebie. Może w niebie dostaniesz, ale dostałeś. Uwierz, dostałeś te pieniądze. Tak. Znaczy wiesz co, bo tam, ja poznałem tam naprawdę fajnych ludzi, tam byli fajni ludzie, może nie takich typowych chrześcijan, tylko ludzi po prostu, no takich katolików, no. Nie? Ale tak. Fajnych ludzi. Z tym, że po prostu niektóre rzeczy mnie naprawdę wkurzały, tak samo jak te modlitwy i tak. Ale ogólnie no, to, wiesz co, tak radzi. No ja powiem tyle, że ja jeździłem dużo na takie konferencje różne, najróżniejszych kościołów i przeważnie były dziwactwa, nie? Albo różne takie głupoty, no, z których można się było pośmiać albo łapać za głowę albo coś. Ale ja jeździłem głównie dla ludzi, żeby poznać różnych ludzi, tak jak ty mówisz. I w sumie dobrze. No, teraz po to tak. Chyba są. Rozmawiałem, ja ci kiedyś mówiłem o takim panu, on się nazywa Andrzej Wronka, to jest taki apologeta i dowiedziałem się w końcu, dlaczego do modlitwy do świętych i do Maryi się klęka. Wiesz czemu? Czemu? Z miłości. Do? Do Maryi. Się klęka do Maryi, no tak. Tak. No tak. No jeżeli ten pan w to wierzy, to okej, no ale bez przesady. Jak ktoś chce klękać, to przed miłowaną osobą, no to z tym, że on klęka przed figurką chyba, nie? Raczej, a nie przed tą osobą. No tak, ale znowuż według katechizmu Kościoła katolickiego, klękając przed figurką, klęka przed Maryją. Więc klękasz, tak, klękasz z miłości do pośrednika przed figurką pośrednika, który ten pośrednik za... no, figurką pośrednika, która jest pośrednikiem pomiędzy pośrednikiem, a ten pośrednik wiesz. No on nie ma figurki swojej też. To musisz do kogo innego. Dobra, to jest skomplikowane się robi. Nie, no dobra, ja jestem pośrednikiem szczerym. Dobra, słuchaj, jeszcze jedna rzecz. O brewiarzu. No. Ja to odmawiałem i teraz sobie zwróciłem uwagę na jeden tekst, który ja co wtorek odmawiałem. Mhm. Matko Odkupiciela z niebias najsławniejsza, gwiazdomorska do nieba ścieżka najprościejsza. Mówi się najprostsza. To wiersz jakiś jest? Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Teraz fragment, który mi podburza krew. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. O, wow. Bardzo no nieładnie. To Jezus wymięka tutaj przed nią rzeczywiście. Nie wiem, co na takiego zrobiła. Patrz, no, takie czasy, no, wystarczy urodzić dziecko i już się do ciebie wszyscy modlą, figurki robią. A ty, człowieku, się męcz, pracuj, zasługuj sobie i tak się nawet nie zauważą. Na ci figurki głupie nie postawią. Możesz umrzeć na krzyżu, nic, nic. A ona, dziecko jej umarło. Ja, o, matko, o. To niedługo tak no tutaj, do no taka. I madzi tego. No, nie dochodzimy już do tego tam. Zmieniamy to. Dobra, okej. Okay. Dobra, poczekaj, to jeszcze jedna sprawa? Nie, nie wiem, czy jest.
To jeżeli chodzi o to, wiesz dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się, co dzieje? Z tą Maryją? No, bo ludzie się tak jest, nauczyli, to, nie? A wie, nie, bo to jest tak, to się tłumaczy, że to jest po prostu literatura, znaczy poezja i poezja jest obfita w różnorakie zgrubienia takie i ceny i dlatego. Przekonujecie to? Nie. Nie, ani trochę. No. Dobra, coś miałem powiedzieć o Świadkach Jehowy, bo ich dzisiaj spotkałem, ale chyba nie powiem. To nie, to już za dużo tematów naraz. Nie, ja powiem tyle, że jak ktoś się już chce modlić do figurek, do obrazów, no to nikt mu nic nie zrobi, nie będzie modlił do figurek i obrazów, ale niech kitu ludziom nie wciska, niech nie wymyśla jakichś dziwnych usprawiedliwień i próbuje naciągać Biblię do tej koncepcji. Jeżeli uważa, że tak należy robić, no to tak uważa, ale nie dlatego, że mu to Biblia powiedziała, bo Biblia tego nie mówi, nie da się tego pogodzić z Biblią. Przepraszam, bardzo, ale się nie da. To jest wciskanie ludziom ciemnoty. Więc, jeżeli ktoś tak robi, niech uzasadnia to tak, że Kościół mi pozwala, tak się nauczyłem, taka jest tradycja, kocham Matkę Boską, lubię figurki, lubię plastik, lubię Made in China, rzeczy, nie wiem, jak se chce. Ale niech nic mi o Biblii nie mówi, bo to naprawdę jest, no jest nieprawda, no, bezczelna nieprawda już, no. Wmawianie sobie rzeczy nieprawdziwych to nigdy nie jest dobry pomysł. Dobra, to cię muszę zerzucić. To zrzucam. To był Krzyszman. Pomachaj ludziom ładnie. No dobra, no ej, na razie. Dobra, to był Krzyszman. A tymczasem są jakieś połączenia, problemy z połączeniem dzisiaj. Wybitne. Ciekawe dlaczego. No ale darmowy serwis, live stream. Tydzień temu nie było, dwa tygodnie temu nie było. Nagle problemy. Więc ludziom rwie. Ale nagranie jest nierwące, więc można przyjść potem na stronę www.odwyk.tv i sobie nagrania posłuchać. No, ale dzwonić dalej można i gadać można. I jak się gada przez Skype'a, to nic nie rwie, jest wszystko ładnie i wszystko będzie w nagraniu i można sobie czymś pogadać. To chodźcie, zadzwońcie, zobaczymy. Dla tych, którzy są na żywo, to teraz się nie przestrajcie, nie przestraszcie się. Co mi się dzieje? Nie przestraszcie się, teraz będzie mały reset połączenia. Może to coś pomoże, przestanie rwać, może zmieni się serwer, nie wiem, zobaczymy. I wracamy. No dobrze, może się uda. Dobra, dzwoni Seto. Jak nie się nie uda, to będzie krócej, najwyżej dzwoni. Seto, cześć Seto. O, cześć. Cześć. No, ja dzisiaj słabo słychać, nie? Krzyszman był, prawda, na imprezie katolickiej. Był. A ja byłem właśnie na takiej bardziej ogólnochrześcijańskiej, którą właśnie Kościół Zielonoświątkowy robił. O! Tak, Kościół... ja wróciłem w niedzielę. Jeszcze ja mówiłem o tym tydzień temu. To tam, że te miejscowości takie, że sami chrześcijanie tam są. A słyszałeś znaczy, jak w oczach Krzyszmana, w uszach Krzyszmana brzmi modlitwa w kościele zielonoświątkowym? Tak, ja muszę przyznać, że no u mnie jest tak właśnie ciszej, aczkolwiek też tam było to panie i tak panie, dalej panie, co chwilę. Panie, dużo. Tak. I amen jeszcze, prawda? Tak, no, amen. Dwa słowa, które muszą wystąpić zawsze. Tak. Wiesz, o ile właśnie u mnie w kościele tego amen jest mniej, no to na tej konferencji to było amen. O, a przerywa się też zdania słowem aleluja albo chwała Panu? No u mnie nie, a i tam też rzadko było. No to też taki sposób aleluja mówienia, chwała Panu. Ale na przykład ludzie mnie witali w imieniu Jezusa Chrystusa zamiast swoim. Zamiast... No to, tak, to Jezus dał im upoważnienie, żeby cię przywitać. Tak. No to wykorzystali. No to było trochę dziwne. No ale dobra. No, i słuchaj, Krzyszman miał tam 20-paroosobowy pokój za tam te 70 zł. Mhm. Ja miałem 6-osobowy za darmo. Wow! Bo to jest jakaś... To się nazywa... Ekonomia odwrotna, jakaś polska ekonomia. Nie wiem, jak to działa. Bo to było normalnie tak, na świecie jest odwrotnie, że to ludzie to płacą za pokój, a tutaj pokój płaci za was chyba. Tak.
ja miałem powiedzieć, bo tydzień temu ja mówiłem o tym i tam ktoś się pytał, co się stało z tymi niechrześcijanami, co tam żyją, skoro tam są te miejscowości trzy, w których sami chrześcijanie mieszkają. A to w tych miejscowościach byłeś, tak? Tak, tak. I otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Tam nigdy niechrześcijan nie było. Oni sami to założyli, od zera. Ci ludzie, jak tam przyjechali, to opowiadali, że musieli 8 razy przekroczyć strumień w ogóle, żeby tam przyjechać, bo drogi jeszcze nie było. O. No a teraz wszystko, co tam robili, no to robili z myślą, że będą tu właśnie ludzi tam przyjmować, bo oni od 73 roku to organizują. Ja. Co roku. Dobrze. I pierwsze były spotkania w stodole. Fajnie. Co ciekawe, tak. I właśnie dlatego wszystko tam jest za darmo ogólnie było, że no tam niektórzy u ludzi spali w domach, bo tam mieli specjalnie pokoje przygotowane, żeby przyjąć kogoś, jak przyjedzie. A teraz to wyjaśnia sprawę, no to chyba, że tak, rzeczywiście to bardzo fajna rzecz. No, chociaż my tak spaliśmy w pokoju, no to jest taki, że no z tych jakimś hotelu, to był hotel, restauracja, także po prostu, no tylko, że... Mają hotel w tych trzech wsiach? W jednej było coś takiego, bo tam mają taką górę, że tam się na snowboardzie zjeżdża i nartach. I wyciąg mają, to dlatego pewnie. To ja jesteś turyści. No to mają jakiś biznes chrześcijański wioskowy. Mają. Fajnie. Przynajmniej w tej, bo tam jedna ta miejscowość jest... My byliśmy w jednej z mniejszych, a jeszcze jest taka jedna większa, to tam podobno jest więcej jakiś. Tam nawet sklep mają ponoć. Pięknie. No dobrze. Z koszernymi rzeczami. Kaszanki nie sprzedają. Tudzież kiszki. Ja napisałem zresztą na czacie a propos kaszanki, że nawet jeżeli można to jeść, to po co? Niektórzy lubią chyba, ale trudno mi to zrozumieć. Ja tego nie rozumiem właśnie, ja nie mogę tak spojrzeć na to i od razu odechciewa jeść czegokolwiek już. To Słowianie to jedzą, na zachodzie ludzie dostają wymiotów od tego, a tutaj się tak jakieś flaki. Ja jestem z zachodu chyba, wiesz? No nie Mimo, że mam 10 kilometrów do Ukrainy, to ja chyba z zachodu jestem jedno. No ja może... Sercem jestem z zachodu. Żołądek mój jest z zachodu, także... Dobra, co tam było, opowiedz? Co? Też tak było dziwnie? Czy nie, było całkiem fajnie. No, niektóre słowa, niektóre tam rzeczy w kazaniu były trochę takie... No, niekoniecznie bym się z nim zgodził, ale ogólnie, no to biorąc pod uwagę, było fajnie i się nawet i się z Biblią zgadzało, to co tam pięknie. Mówił. No, fajnie. Czy ludzie fajni? Bardzo fajni byli ludzie. Powiem ci, jak byli fajni ludzie, po tym jak chcieliśmy wracać, pomogłem koleżance zamieść bagaże do samochodu, po czym się okazało, że cały samochód jedzie, tylko jedno koło się nie rusza. Mm-hmm. Się coś zepsuło. Poszliśmy do jakiegoś, wiesz, pierwszej osoby, którą spotkaliśmy na ulicy, mówimy mu o tym, ta osoba za chwilę gdzieś pojechała, po chwili przyszła, okazało się w ogóle, że to właściciel tego domu, którego koleżanka mieszkała, jest mechanikiem. Przyszedł, przebrał się, odkręcił koło, naprawił, zaczepił, powiedział proszę i poszedł. Pięknie, super. Tak. No. Ogólnie fajni ludzie i się jeszcze z ciekawostek dla mnie, co było ważne, no ochrzciłem się tam akurat. Wow, tam w Wisłoczku, tak? Akurat w Puławach. W Puławach. Puławach. Dolnych, tak. Musieliśmy w ogóle iść do miejscowości obok, bo no, w tym był taki strumyczek, w którym, nie wiem, jakby się przeszło, wiesz, w butach, przez ten strumyk, to tak podeszwy by się może zamoczyło tylko. O, no to taka nieduża rzeczka. No, ale no znaleźliśmy tam dalej, zaprowadził nas ktoś miejscowy, gdzie znajdziemy takie, że już po chwili chodzenia w wodzie po kolana udało nam się znaleźć miejsce, jedno miejsce, gdzie była woda do pasa. No i tam się wszyscy chrzczą zapewne. No nie, bo wszyscy się chrzczą, wiesz, mają takie coś, ale wszyscy się chrzczą w baptysterium w Wisłocku. Co ty mówisz? Mają baptysterium? Nie wiem, czy mają, ale w końcu wszyscy się chrzczą tam w Wisłoczku, bo tam mają, wiesz, jakieś miejsce przygotowane. Ojej, to już znowu się tak zorganizowani zrobili. Nie wiem, czy to miejsce jest, właśnie nie jest po prostu, jakieś schodki do rzeki są, nie są zrobione. Jakie to miasto jest, pytanie tutaj pada. No są trzy miejscowości, to jest Wisłoczek, to jest Wola Piotrowa, to jest to największe z tych trzech, i Puławy Górne. O, Górne, tak. Bo w Dolnych pewnie sami... Do Dolnych się chodziliśmy, chodziłem właśnie chrzcić. Już musiałem iść do Dolnych, tak. Bo tak woda prowadziła. A to jest 20 minut drogi. Baptysterium to jest, przy okazji powiem, wyjaśnię, że to jest taki basen po prostu. Ale nie, wiesz, nie jestem, ja nie chcę ten. No, nie wiem, czy oni tam to mają, że tam mają jakieś miejsce, ale to nie, to może po prostu mają schodki do rzeki zrobione. Nie wiem, jak to wygląda, bo nie byłem. Mm-hmm. Wcześniej w międzyczasie pojawiła propozycja od kogoś miejscowego, że ktoś tam miejscowy miał staw. Że jak się okazało, że staw był 3-metrowy, no to
w sensie głębokość to jest jakoś średnio by się... Ciężko by było wyjść z tego, wiesz, przez scenę. No dobrze, okej. A jeszcze do modlitwy zielonoksiątkowej chciałbym dodać jedną ważną rzecz właśnie, że podczas tej modlitwy jeszcze nie należy zapomnieć o najważniejszym, że przecież tam się też ludzie modlą językami, tak, żeby też tak jest. Było ich dobrze rozumieć, no właśnie. Tak. Czyli nie mówią panie, tylko co innego, właśnie nie wiem co tak, mówią. Na przykład. No to zależy, kto tam, wiesz, jak mówi. Tak, no właśnie ja zauważyłem nie po końcu zjawisko, że dużo ludzi mówi tak samo, co mi się wydaje trochę nie, jakieś podejrzane. Nie, modlają się językami, tam każdy ma ten, wiesz, mówi tym, jaki tam dostał, wiesz, przy chrzcie tym duchem. No tak powinno być, tylko że no. W praktyce to większość ludzi mówiła, przynajmniej w Krakowie tak było, jednym i tym samym językiem. A. To był język, bo on nie brzmiał jak język nawet, tylko takie trochę bełkotanie właściwie. A, to nie wiem. To i to nie było wiem. Dziwne to, dla mnie. Ja z tym czymś takim się nie spotkałem w takim razie. Nie, może ludzie się nakręcają trochę. I... Nie no, no pewnie tak, ale mówię, czegoś takiego się nie spotkałem. Ogólnie fajnie tam było. Bardzo w dobra. Okej. Okay. No dobra, to bardzo fajnie. No a ile to trwało w ogóle? To było od czwartku, ale w czwartku to było tylko takie, wiesz, organizacyjnie bardziej, no i do niedzieli. Dobra, niedzieli czyli polecasz. Tak, polecasz, w niedzielę tak? Się po południu gdzieś skończyło. Dobrze. To nie jest tylko dla zielonoświątkowców. Nie, nie, tam różni byli. Na przykład ja byłem tam w grupie właśnie, w ogóle pojechaliśmy sobie z Lublina i były z nami katoliczki nawet, słuchaj. No, fajnie. I nikt się ich nie czepiał. Nie. Baptyści też byli różni z tego, co słyszałem. Nie było jeszcze presji coś... jakiejś na nich, że tam katoliczki to nie... Nie, znaczy w sumie tam inni ludzie nawet nie wiedzieli, że są katoliczkami oprócz nas, z którymi, wiesz, z którymi one jechały, a my ich tak... No i bardzo pięknie. I to mi się podoba, oby więcej takich miejsc było, jak Wisłoczek, Wola Piotrowa i Puławy Górne. Tak, zgadza się. No, z tam jest genialny problem z dojechaniem. No do tych Puław nie kursują, w wakacje nie kursują żadne autobusy. No to może być problem więc trochę, bo nie ma jak od tego roku, więc wiesz, będąc 20 km dalej, dowiedzieliśmy się dopiero o tym na miejscu. Mhm. Stwierdziliśmy, że co, od nas mało co zależy, jak tam mamy dojechać, to i tak się jakoś dostaniemy. No właśnie, dokładnie tak samo będzie wyglądać sytuacja z Odwyk Campem, bo w piątek będzie obóz już nasz odwykowy i też nie wiadomo, jak tam dojechać, bo też tak jakieś w miejscu... Nigdzie, nie? Nie wiadomo, gdzie to jest. I słuchaj, co się stało w ogóle. To, no, co mieliśmy robić? No, czekamy, co się pomodliliśmy chwilę, tak, żebyśmy jakoś tam dotarli. Po czym koledzy śmiał, że on ma numer do kogoś miejscowego tam. O. Odebrała staruszka jakaś. O. Powiedziała, że ona nic nie może zrobić, bo nie ma jej męża. O. Ale postara się do niego dodzwonić, co nie jest proste, bo tam nie ma zasięgu na terenie prawie całej miejscowości. Po 10 minutach telefon zadzwonił, okazało się, że jej mąż jest na zakupach w tej miejscowości co my i czeka na nas na przystanku. O, jak fajnie. No dobrze. Fajnie. No to właśnie takie rzeczy się dzieją w Woli Piotrowej, Wisłoczku i Puławach. No, tak jak jest. Chcecie, to za rok, następna konferencja. Za rok, tak. Dobra. To ja bym chciał w końcu tam pojechać, bo już mnie ktoś zapraszał tam ileś lat temu i zapominam zawsze, że... No i jak to, jedna wypowiedź mnie w ogóle rozbroiła podczas tego, jak tam właśnie ktoś, który tam od lat był, stwierdził, że to jest jedyna konferencja młodzieżowa w Polsce, na której świętuje się 82 urodziny. I w tym czasie wypadły 82 urodziny tam pastora, który no, tam miejscowy był po prostu. Jak on się nazywał? Jejku, nie pamiętam. Szkoda, bo może gdzieś tu się przewinął na dwodwyku. No. Jako cytat z niego. Dobra, okej. Okay. No to dzięki, bo bardzo fajna relacja. No. No to cześć. To cześć, do następnego razu. Dobra, dzisiaj jest problem trochę, jak już wiemy, z połączeniem, tak. I pokazują mi się bardzo dziwne liczby tutaj na ekranie, bo z jakiegoś powodu mam dwa razy wyższy przepływ danych niż wynika z ustawień i nie wiem, co się dzieje w ogóle. Dobra, jakieś trudno, dziwne tematy, ale dzwonić można i to, co powiecie, to już będzie dobrze w nagraniu, więc jak ktoś ma jakieś fajne relacje z tego, co się dzieje, albo co się działo, albo co przeżył, to jest dobry moment, żeby dzisiaj zadzwonić. Dzisiaj i tak będzie znowu krótko, a na za tydzień to ja tutaj poeksperymentuję i naprawię. Darmowe, no to zawsze tak...
Dobrze, zresetowałem sobie jeszcze raz połączenie. Na wszelki wypadek, może się coś naprawi, ale już widzę, że się nie naprawia. Leci sobie, się wysyła. Nie no, wysyła się. Nie wiem, chyba coś działa. O, już teraz nie? Nie działa, dobrze. Leci, 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 o! Nie, leci, dobrze, tak, widzę, tak, leci, leci, wysyła się. Znaczy, tu mam taką kolejkę, nie, tak, leci, zapewnia się kolejka, wysyła, o, nie, 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 lecie, wyślij się, o, wyszła, zasa, dobrze, jeszcze raz, nie, zjesz, nie, no, wyślij się, o, zakorkowało się, korek, korek w ogóle. No, tak w ogóle jest reklama jeszcze po drodze, że, o, no, dzisiaj, sorry, nie idzie dzisiaj trochę z tym na żywo, ale dzwoni Czosnek. Witam wszystkich. Słychać mnie? Mam nadzieję. Cześć, pewnie. Pewnie, że no tak. To dobrze. No to dobrze. Dalej tam trochę nie, ale to nieważne. Dużo. Ja na temat. Bardzo dzisiaj. Dobrze. Który dzisiaj temat? To trzy tematy. No to będę mówił trochę tak... Postaram się szybko mówić. Ja może zacznę od Radia Maryja. Dobrze. O, bo... polecasz? Szczerze? No. Polecam. Polecam, bo często, mimo że nie jestem jestem chrześcijaninem niezrzeszonym w żadnej wspólnot, ze wspólnot, no to, a już zwłaszcza nie mam nic wspólnego z katolicyzmem, to polecam. Mm. Bo jeśli się uważa w cudzysłowie na te wszystkie paplaniny do Królowej Niebios, albo się to w ogóle wyłącza, nie słucha już, no to Radio Maryja jest całkiem dobrym źródłem informacji, bo naprawdę... Ja to wiesz, jak to brzmi? Bo to brzmi tak, że Radio Maryja jest całkiem dobrym radiem, pod warunkiem, że nie ma tam Maryi w Radiu Maryja. Pod warunkiem, że nie ma tam takiego... takiej radio się nazywa... ...ewangelizacji, bo są takie momenty, naprawdę. No. Ale co? Radio się nazywa Radio Maryja. Nie? Radio Maryja się tak nazywa, to chyba nie bez powodu. No, równie dobrze mogłoby się nazywać Radio Szatan, ale... No właśnie, byś powiedział, że Radio Szatan jest fajne, tylko jakby tyle o szatanie nie było, nie? Wiesz co, ale to nie jest takie bezsensowne, no bo przecież... Są źródła, które przynoszą na przykład, nie są odpowiednie, ale niosą za sobą jakby dużo odpowiednich informacji. Nie ma tak? No dobra, według ciebie? Okay. No tak może jest. Tak być, może być. Czyli z powodu informacji. Informacje tak, mają tak, fajne. Tak. Wiadomości są na wysokim poziomie, rozmowy o polityce są na wysokim poziomie, więc jak chociaż... O polityce? Wiedza, tego słucham? Ryzyka? Tego ryzyka? Nie, powiem ci, że nie, że często jednak Rydzyk nie dzwoni, a jak dzwoni, to coś tam gada o zbawieniu i mówi, że coś tam mówi. Nie, on, wiesz co, ja ci powiem, że... O Żydach coś jest tam w ogóle? Ostatnio nie, ale ja ci powiem, że jak dzwoni Rydzyk, to on z takim spokojem i pokojem mówi. On najczęściej powtarza aleluja i do przodu i on w sumie nie mówi, żeby walczyć z kimś. Okej. Okay. Ale to skąd się wzięli jego zwolennicy, którzy bardzo walczą? Ale słuchaj, ja nie chcę bronić Radia Maryja w takim sensie, że... ja nie chcę bronić Rydzyka, tylko mówię, jak on się zachowuje na... Nie, no dobrze, ja rozumiem, ja nie... Ja nie atakuję, ja chcę dojść do tego, jak to wszystko wygląda tak naprawdę, bo wiadomo, że wokół tego jest pełno propagandy w jedną stronę i w drugą stronę, a ja tego nie słucham za dużo, więc w sumie nie wiem. Poczekaj, to tak, żeby uporządkować. Jak wygląda ramówka? Oni mają co godzinę informacje, czy jakieś stałe programy? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, mimo że słucham zawsze przed snem, jak to brzmi w ogóle, no to nie za bardzo wiem, no różnie to wygląda, chociaż ja, wiesz co, ja mogę wejść na stronę Radia Maryja. Różnie, zawsze koło trzeciej chyba, czyli w godzinie, w której ja wolę spać, ale zawsze koło trzeciej są właśnie telefony od członków Polonii, tak? Kanada, ale o trzeciej rano, po południu, w nocy, kiedy? Słucham jeszcze raz. O trzeciej w nocy? O trzeciej w nocy, tak. Bo to jest audycja ściśle dla Kanadyjczyków, znaczy polskich Kanadyjczyków, Amerykanów, rozumiesz? Aha, na żywo, no tak. Imigrantów. Tak. No, tak, na żywo wszystko o trzeciej ostro leci, niektórzy wytrwają i słuchają. I to jest fajne? To jest fajne, bo dobrze jest słyszeć, co się dzieje tam, daleko od nas i bardzo mądrzy ludzie dzwonią naprawdę o tej godzinie właśnie, ci z Polonii. To jest wow. Ja aż byłem zdziwiony, jak pierwszy raz słuchałem tego radia, bo myślałem, że naprawdę będzie klepanie różańca. No i jest klepanie różańca, koło pierwszej czy drugiej, więc ja staram się nie słuchać. W nocy? Ale potem... Co? O drugiej w nocy, czy nie? Coś koło tego jest, tak, coś koło tego. Pierwsza, druga.
Więc powtarzam, że rozmowy o polityce i wiadomości są na wysokim poziomie, mi się wydaje. Znaczy, czyli mi się tak wydaje, co ja druga rzecz, no, trzeba trafić w dobrą rzecz akurat, okej. Okay. No. A jeśli chodzi o kościoły i wspólnoty, to jest akurat temat, wow, mój temat, wow. No też jestem zdania takiego jak ty, że najlepiej jest siedzieć w domu i studiować samą w Biblię, albo, znaczy siedzieć w domu i studiować samą Biblię, samą Biblię studiować bądź z grupą znajomych, którzy nie są zrzeszeni w danych wspólnotach, bo mimo wszystko... Lepiej się trzymać z daleka od wspólnot kościołów, czy ludzi, czy od organizacji czego? Ogólnie, tak, od organizacji, bo słuchaj, ja znam wielu ludzi, którzy twierdzą, że fajnie jest chodzić do jakiegoś zboru, do jakiegoś kościoła dla ludzi, tak, którzy się tam spotykają i znaleźć szczerych ludzi i z nimi sobie dyskutować. Okej, okay, no tak, tylko że jeśli jest się członkiem danej organizacji, no to jednak trzeba jakby zaakceptować to, co ona, co to za sobą niesie, tak, bo na to są papiery, na to, że my jesteśmy członkami danej organizacji, prawda? Są papiery, papiery na to, że na przykład... wszędzie, tak. Są, no właśnie, są. Więc nie podoba mi się to, jak ktoś mówi, że no, owszem, na przykład Kościół Adwentystów, no to mi się nie podoba tutaj Ellen White i ten Sabbat, bo nie jestem pewien, ale lubię tam chodzić dla samych ludzi. No troszeczkę no. Dziwnie, bo jednak trzeba się z tym liczyć, że członkostwo w tym kościele niesie za sobą to i to i my prawnie jednak powinniśmy tego przestrzegać, bo mamy na to papiery. Ale ty mówisz o tym, jak ktoś jest członkiem, tak? Czy tylko sympatykiem, tak sobie chodzi dla ludzi? Członkiem, oczywiście. No, członek to członek już, to członek. A mi się wydaje, że tak niedaleko do członkostwa. Daleko od... No, tak? Jedni są członkami, drudzy nie są. Że w takich wspólnotach, członkami. Gdzie są fajni ludzie, no to nie, mi się wydaje, że niedaleko. No ale ja wiem. W każdym... No. Tam jak się wspólnota... No. Okej, okay, bo ja tu rozróżniam trochę takie pojęcia wspólnota od organizacja kościelna, bo we wspólnocie chodzi... Ludzie są nadrzędni tutaj. Właśnie celem spotkania się są ci ludzie. Ale w organizacji organizacja jest nadrzędna, a spotkanie jest przy okazji. No i to jest to, co opisałeś, jak na przykład z Kościołem Adwentystów. O, tam chodzisz o organizację. Jak już należysz do organizacji, to ta organizacja ma priorytet, a ludzie są też ważni, ale podporządkowani organizacji. Oczywiście, no, że to tak, no ale z tej racji, że są podporządkowani organizacji, no to jednak organizacja wpływa na to, co pewnie, oni myślą, więc to jest troszeczkę, na to trzeba uważać według mnie. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz, bo ja tutaj mogę biadolić, no bo ja się nigdy nie przygotowuję. Więc dobra, no to teraz o kaszance. O kaszance. Nigdy nie jadłem i ogólnie brzydzi mnie to, że to jest robione z krwi i nigdy bym nie zjadł. Jest zresztą napisane, żeby tego nie jeść. No a czy Jezus to zniósł, czy nie, to nie będę dyskutował, bo to jest bardzo trudny temat. Czy Jezus zniósł coś ze Starego Przymierza i ze Starego Prawa, czy nie? Bo niektórzy twierdzą, że tak i mają argumenty, niektórzy mówią, że nie i też mają argumenty. Jakie są argumenty, że zniósł coś? No. A wiesz co, takie na przykład, że tobie się wydaje, że sabat jako dzień sobotni zniósł? Nic nie znosił, no jakby... No widzisz, no, niektórzy twierdzą, że on jest panem sabatu i stwierdził, że sabat jest dla człowieka. W takim razie człowiek może sobie go albo obchodzić, albo i nie. Więc to w ogóle nie jest ważne, czy on sobie obchodzi, to jest głupi argument, bo to samo było od początku. Jeżeli to jest prawda w Nowym Testamencie, to była i prawda i w Starym Testamencie, więc skoro wtedy Bóg wymagał, to i teraz powinien, bo... Ja jestem właśnie takiego zdania, ale trudno jest na ten temat dyskutować naprawdę. Mi się wydaje, że nie znosił nic. No nic on nie wypełni, znosił. Zresztą sam powiedział, że wypełni. Tak, ciężar dowodu jest po stronie tych, którzy mówią, że coś zniósł. Powinni podać, gdzie to jest napisane, że Jezus mówi, od dzisiaj można jeść krew. No nie mówię. Tam jest ogólnie, no ale Paweł tam pisze, że żeby ci nikt nie sądził z powodu pokarmów. To jest najczęściej podawany właśnie... Ogólnie fragmenty, fragment Biblii to jest najczęściej podawany. Nie wiem, czy to jest w liście do Hebrajczyków, nie pamiętam do końca teraz. Ale to jest najczęstszy argument właśnie, że zniósł. Że zniósł w ogóle to, byśmy uważali na co jemy, tak? Że na przykład możemy świniaki jeść i wszystkie w ogóle owady można jeść, wszystko bezproblemowo Bogu i tak się to będzie podobało. Bo przecież wszystko, co jest od Boga, to jest czyste. No tak Paweł pisał. I... No ja powiem tylko, że przypomnę, że my nie jesteśmy Żydami, no chyba, że ktoś jest, więc technicznie nas to nie obowiązuje właściwie. To, co było dane jako przykazanie dla Żydów, czyli na przykład nie jeść świni.
No tak, ale dekalog nas oczywiście obowiązuje, bo został... Nie, dlaczego? Ale on nie został ustanowiony przecież na początku tak założenia, nie? Nie został? Nie, to wszystko zostało dane Żydom, Mojżeszowi, to jest dla nich wszystko. Dopiero wtedy prawo. Mi się wydaje, że od początku, no bo... Nie, od początku? Od początku w ogóle nie było. Bóg dał różne przykazania Noemu i to jest taki zestaw pierwszych przykazań, takie najważniejsze rzeczy, żeby nie zabijać człowieka, nie jeść rzeczy z krwią i takie różne. I to było dane jakby wszystkim ludziom. Że jednak to, czyli nie powinniśmy według ciebie w ogóle przywiązywać wagi do dekalogu takiej, że trzeba to wypełniać i koniec? Powinniśmy, ale nie w taki sposób, jak się nam to pokazuje, bo teraz mówi się, że dekalog to było coś, co było dane nam ludziom jako w formie prawa, które nas obowiązuje. Tymczasem to było prawo, które obowiązuje Żydów. A dla nas to jest źródło informacji o tym, co jest dobre, a co złe, według Boga. I tak to powinniśmy traktować, jako wyznacznik tego, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe, jak Bóg to widzi. Ale nie jako prawo, które nas obowiązuje jako Żydów. No widzisz, bo mi się wydaje, że z racji tego, że jesteśmy duchowym Izraelem, nas to obowiązuje. Ale ja wielu rzeczy nie wiem. I modlę się do Boga, by kiedyś mnie naprawdę, żeby kiedyś mi tę prawdę całkowicie objawił. I na pewno wtedy na wiele rzeczy zmienię zdanie, na wiele tematów. To nie jest takie trudne, bo patrz, zgodnie z tym, co powiedziałeś, rzeczywiście tak jest, że chrześcijanie są nazywani duchowym Izraelem, tym takim narodem wybranym na innym poziomie, w sensie duchowym. I tam obowiązują nowe zasady i nowe przymierze, a nie stare. Które przyniósł Jezus, rozumiem. Tak, tutaj... Jako nowego Izraela obowiązuje nas to nowe prawo. To nowe prawo się sprowadza do tego, że służymy Jezusowi i jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i mamy ten osobisty kontakt z Bogiem. I sam Jezus mówił, żeby starego wina nie nalewać do nowych bukłaków i nie mieszać starego z nowym. To pomieszanie starego z nowym powoduje ciągle problemy. Mieszanie starego, starotestamentowego podejścia z chrześcijaństwem. To, co Kościół katolicki robi cały czas, prowadząc starotestamentowych kapłanów, podejście do prawa starotestamentowe, to jest koszmar, to nie jest chrześcijaństwo. Ale to jest, słuchaj, to jest naprawdę straszne, bo ja nie rozumiem, jak katolicy, nie wiem, jak w ogóle ta organizacja ma czelność twierdzić, że ona jest kościołem prawdziwym od Boga, bo w ogóle się nie zmieniła, że ona jest od początku, od apostołów taka sama. Nie, to jest po prostu kompletna bezczelność i ignorancja według mnie. Ale trudno, już jeszcze chciałem o tym pochwyceniu. Nie, to się nazywa filozofia. Filozofia krakowska, tak? Okej. Krakowska. Ja bym chciał jeszcze o pochwyceniu, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Ja w sumie nie wiem. To chyba tam w ogóle jest coś w Biblii o tym, że nas pochwyci Bóg przed jakimś wielkim uciskiem czy coś? No jest fragment, nie wydaje. Że nas pochwyci, tak, ale nie, że przed uciskiem. No właśnie. Nie jest powiedziane przed czym ani po czym. Nie mam zdania w tej kwestii. To jest dla mnie bardzo ważne. A co ty sądzisz na ten temat? No jest tam napisane, są te fragmenty, z których wynika, że będzie w ogóle pochwycenie, to się nazywa w kościołach, w ogóle w chrześcijaństwie, to jest to, co ma się zdarzenie, kiedy Jezus przyjdzie i ludzie pofruną do nieba, do Niego. A to pochwycili. O to im chodzi, bo mi się wydawało, że... Ale czekaj, bo nie dokończyłem. Są dwie wersje teraz, kiedy ma się to dziać. Jedni mówią, że to ma być na końcu świata, kiedy Jezus przyjdzie i będzie koniec świata, on ich weźmie do nieba i koniec. Historii. Drudzy mówią, że ma być pochwycenie przed czasem wielkiego ucisku, tak jakiś czas, i ma służyć nie po to, żeby spotkać się już na finałowe spotkanie z Jezusem, z Mesjaszem, tylko ma służyć temu, żeby nam oszczędzić nieprzyjemności, nam chrześcijanom oszczędzić złego czasu. Ja się przychylam do tej pierwszej wersji, że pod koniec, na koniec, że wraz z przyjściem Jezusa zostaniemy pochwyceni. Zostaniemy. No też, o ile pamiętam z Biblii, Jezus miał przyjść jeszcze raz. Miał przyjść dwa razy. No. Raz po to, żeby uratować ludzi, drugi raz po to, żeby przejąć władzę. A nie trzy razy. W tej wersji, kiedy jest pochwycenie, on przychodzi jeszcze dwa razy. Po co on ma przychodzić właściwie w połowie? Nie wiem. No, a w ogóle w wersji katolickiej to są nawet dwa sądy, słuchaj. Jest sąd jest sąd jakiś szczegółowy i ostateczny w ogóle? Nie, ja nie wiem. A to nie ma co do sądów. Dobra, jakieś tam technikalie. Ale ta koncepcja pochwycenia jest o tyle ważna, że zmienia nam to, na co mamy czekać. Czy mamy czekać na pochwycenie, czy mamy czekać na przyjście Jezusa i koniec świata?
Bo chrześcijanie w Biblii, nowotestamentowe, to jak się czyta Nowy Testament, to chrześcijanie czekali, aż Jezus przyjdzie i z nimi dokładnie zostanie. Nie czekali na pochwycenie. Tam nikt się nie spodziewa żadnych pochwyceń, tylko chcą, żeby już przyszedł i został na zawsze. Fakt. Więc tutaj chyba to jest jakaś... Nie chcę mówić bójda, bo obrażę na pewno wielu wyznawców tych kościołów ewangelikalnych głównie. No, ale no, mi się to wydaje niebiblijne, no. To pochwycenie. No to jest... A mogę jeszcze zapytać o coś? Tak, pewnie. Ja mam pytanie do ciebie, co ty sądzisz o wiecznych mąkach. Wiecznych mąki mękach. Wieczne. Wielki, mączne, jak się mówi? Wieczne mąki pochodzą z wiecznego młyna oczywiście, który jest... No to tak. No, rozumiem. W objawieniu Jana jest napisane, że na końcu zostało piekło, śmierć, wszystko wrzucone do jeziora ognia i tam jest napisane zdanie, że tam dym ich męki unosi się na wieki wieków i że tam cierpią. Jezus mówił w jakiejś przypowieści, że ktoś tam cierpi męki w płomieniu i tam ogólnie dużo jest o tym, że jest płacz, jest zgrzytanie zębów tam ciągle. A przypowieść nie zawsze musi być przecież jakaś zgodna w ogóle z... No tak, bo to historia, nie wiem. Właśnie, więc... Ale to by było ale tobie się wydaje, że rzeczywiście wieczne męki będą, czy nie? Ja bym wolał, żeby nie było oczywiście, no ale no, co to ja... Każdy by wolał, ale słuchaj, mi się to wydaje, że to byłoby troszeczkę zaprzeczenie... temu dobru Boga mi się troszeczkę wydaje, no bo przecież na wieki wieków jakby nie było tam, płonąć tam. W ogóle są ludzie, którzy niby mieli jakieś widzenia, że byli w piekle i w ogóle każdy tam ma swoją celę, wiesz, każdy ma tam swoją celę, każdy ma swojego tam diabła, demona, który go torturuje i non-stop miażdżą mu głowę i głowa odrasta i non-stop. I sadomaso takie. I katolicy związki oczywiście mają tak, że czasami przylatuje Maryja i ona daje kojący chłód. Wszędzie musi być. No niestety, musi być. A to brzmi jak jakaś gra RPG, nie? W ogóle. Tam, no to jakieś bóstwa, zaklęcia, coś przylatuje, Valhalla. Straszne są te koncepcje. No dobra, mi się wydaje. Ja nie wiem, jest to strasznie niepokojąca myśl, że coś ma trwać na zawsze. Tak. No. Więc ale ja wolę... jak inaczej miałoby to być? Nie no, na chwilę? Słuchaj, mi się wydaje, że no... Bum! Dla nich będzie dostateczną karą to, że nie będą żyli wiecznie, tak? Więc bum! Nie będą żyli. Koniec. Zostaną wrzuceni do jeziora ognia, no i puf! Zginą. Ale tam nie ma puf. Nie będą mieli żadnej świadomości, nie? Nie ma czegoś takiego. Zawsze duch, jak raz zaczyna żyć, to już żyje. Każdy duch żyje wiecznie, więc... No to musimy uciekać od tego piekła. Nie no, mi się wydaje, słuchaj, że ogólnie wieczne męki to jest takie ciągnięcie ludzi do Boga ze strachu, a to nie jest odpowiednie. To jak najbardziej nie jest odpowiednie ciągnąć ludzi do Boga, bo się boją piekła. Dlaczego? Nie no, jak ktoś chce mieć takie, z takiego powodu się uratuje, no to będzie tak samo uratowany, tylko będzie miał mniej ciekawe życie, bo będzie cały czas w strachu, nie? No właśnie. Lepiej tak niż o to chodzi, w ogóle, ale... Jeszcze sobie przypomniałem, że trochę inaczej jest opisane życie przyszłe też w innych miejscach. Nie ma takiego podziału, że ktoś tam siedzi i się pali, tylko jest taki obraz, że jest święte miasto, nie, gdzieś, i tam sobie mieszkają chrześcijanie, ci wybrani przez Boga, tak. I reszta ludzi żyje na zewnątrz. Tam jest napisane, jest to opisane jako ciemności zewnętrzne. I to Jezus opisywał, że tam jest płacz i zgrzytanie zębów, ale... No płacz i zgrzytanie zębów oznaczają, że tam jest jakieś życie dalej, oni się tam żyją. Przecież, że... Ale jest na zewnątrz. Że oni będą atakować to nowe Jeruzalem? Nie, ale Bóg... to już jest... wywaleni tam zostaną. No jeżeli tak będzie wyglądać ten świat potem, to by oznaczało, że ci ludzie na zewnątrz, co zostaną, to będą nie tyle torturowani przez Boga, tylko... No po prostu zostaną skazani sami na siebie i będzie im się gorzej żyło jako konsekwencja tego, że po prostu są tacy, jacy są. To jest akurat bardziej logiczne i sensowne niż wieczne męki, tak? I miażdżenie głowy do końca świata. Do końca końców? Nie, no na zawsze właśnie, na zawsze. Miażdżenie to jest jakaś gruba przesada z tym. No dobra. Ale oba opisy są. Tak, widzę, 18 minut gadałem. Dobra, dzięki. Starczy. Dzięki. Na razie. Hej. To był bardzo fajny rozmowa z czosnkiem i jarzmie wciągła. A co do końca, czy potem jest
cierpienie, czy co tam, no to nie wiadomo właściwie i Biblia wcale tego nie precyzuje. Ja myślę, że nie bez powodu, bo to nie powinniśmy się tym za bardzo interesować. Wystarczy nawiedzieć tylko tyle, że jest rozdział pomiędzy tymi, którzy będą służyć Bogu i poza całą resztą. Znaczy rozdział między tymi, co idą za Bogiem i cała reszta. Cała reszta ma źle i będzie tam cierpienie. Tyle wiadomo na pewno z Biblii. A co to dokładnie jest, jak to będzie wyglądać, gdzie oni będą, jak będą żyć, to nie wiadomo. No, to już jest niejasne i różne są tam opisy na ten temat. No i tyle mogę powiedzieć. To wcale nie jest aż tak super pocieszające, że ktoś będzie wywalony w ciemności na zewnątrz. Tam, gdzie będzie impreza w tym jakimś miejscu świętym, będzie jedna wielka impreza, fajnie, Bóg będzie robił porządek ze wszystkim, nikt nie będzie chorował, nie będzie tam smutny długo, no, nie, Bóg otrze każdą łzę i w ogóle nie, no to będzie fajnie, a ty możesz być na śmietniku tego wszystkiego razem z całą resztą, tym, którym się nie chciało, tchórzami, kłamcami i całą resztą ludzkości, niestety. No, więc można poprzestać na tej wizji, bo ja się zgadzam, że podkreślanie cały czas mąk, piekła, ognia, strachu i tego wszystkiego, to naprawdę nikomu nie służy i to nie jest to, o co Bogu chodziło, żeby teraz chodzić po świecie i straszyć wszystkich, żeby ludzie z tego strachu zaczęli się interesować Bogiem, bo no, Bogu nie o to chodziło, żeby się go wszyscy bali, no to też, żeby go szanowali, żeby mieli taki respekt do niego, to tak, i czcili go, na tym Bogu zależy. Ale nie, żeby przychodzili do niego jako do ojca ze strachu, bo to jest trochę, no takie mało chyba satysfakcjonujące, tak mi się zdaje. To wy myślicie? To jeszcze możemy chwilę pogadać, chociaż powinniśmy kończyć, bo rwie dzisiaj, rwie strasznie, ale rwie... O! Ja tutaj się gadu, a tutaj patrzę, że wyłączyłem czat. A czat jest na stronie odwyk.tv. Można sobie wejść, można sobie napisać i sobie pogadać. No dzisiaj to jest, dzisiaj jest dobry poziom czata, można sobie gadać. Dobra, odbieram kogoś. Dzwoni Jasiuninio. No, Jasiuninio, cześć. Zadzwoniłem tu, bo miałem inny temat przygotowany, ale już trudno, bo tyle tu się działo, że trzeba powiedzieć co nieco o tym, co się działo. Także nic z tematów, które były wcześniej proponowane. Dobra. Tu nawiązanie do poprzedniego rozmówcy i zresztą do... Jak on miał... Do tego przed nim, który był też. Do dwóch ostatnich rozmówców. Bo tu widzę, wielka dyskusja się pojawiła i padło zdanie coś, skąd katolicy wiedzą, że to ich kościół jest tym prawdziwym, tym prawidłowym, tak? No i nie wiem, czy to takie było pytanie. Ale... No ale nie, tam coś padło, mój przedrozmówcą coś takiego właśnie rzucił, takie hasło, jak wędrował przez te wszystkie religie chrześcijańskie. No dobra. I każdemu, który tak na dobrą sprawę interesuje się religią, a nie tylko, że jest gdzieś, bo jest, tylko interesuje się tak naprawdę skąd, jaka religia się wzięła, polecam dzieło księdza profesora biskupa rzymskiego, w tej chwili mi nazwisko już wyleciało, ale jest tylko jedno jego dzieło. Poza kościołem katolickim nie ma zbawienia bodajże, tam jest wszystko idealnie pięknie opisane. No tak, tylko wiesz, jak autorem jest biskup kościoła rzymskokatolickiego, tak, ja wiem, to trudno się spodziewać obiektywnego podejścia chyba, nie? Okej, ale mówię, tam jest wszystko fajnie wytłumaczone, skąd, co, gdzie i jak. Okej. A można streścić jakoś? Parę jakichś... Znaczy, myśli, tytuł sam z siebie chyba już wszystko tak na dobrą Nie, no, no sprawę, to tak. my wiemy, że tak Kościół uważa, tylko dlaczego? Dlatego, że tak jakby tutaj padło, będę nawiązywał, sorry, dużo będę nawiązywał, trzeba się skupić niestety. Wcześniej w tej dyskusji o Zielonych Świątkowcach było tam, że podczas, na czacie chyba też dużo było, że podczas modlitwy ludzie zaczynają mówić różnymi językami i tak dalej, i tak dalej. Zgubiłem myśl. Aha, i fakt, że mówią różnymi językami, nie musi być koniecznie faktem, że jest to dar Ducha Świętego. I w tej książce właśnie jest fajnie opisane to na zasadzie śmierci klinicznej.
Nie wiem, czy wczytywaliście kiedyś wątek samej śmierci klinicznej. No tak, gadałem z ludźmi, którzy to przeżyli i tak dalej. No tak. A no co jest... ma z modlitwą, tymi językami? Ma dużo ma? Wspólnego. A mianowicie, no. Podczas śmierci klinicznej 90% ludzi mówi, że widziało jasną istotę i widziało swoich bliskich, zmarłych, którzy już byli święci, tak? No nie wiem, bo ja akurat z tymi, co rozmawiałem, to nie mówili, że coś takiego widzieli. No to musisz im wierzyć. Ale wychodzili z ciała. No tak, o właśnie, wychodzili z ciała, są możliwe, że mają możliwość przedstawienia sytuacji, w jakich ich ciało obecnie się znajdowało, na przykład tam sala operacyjna, doktorzy i tak dalej, i tak dalej. I też duży procent, chyba 70 czy 80%, tam gdzieś jakaś taka śmieszna statystyka była, wiadomo, statystyka, 70% statystyk jest zmyślanych, ale tak jest, że większość ludzi widziała jasną istotę i świętych, ale co najśmieszniejsze jest to, że widziała jasną istotę, ale nie widziała Chrystusa. I tu właśnie zmierzam do tego, że Chrystusa nie mogli zobaczyć z jednego prostego powodu. No. Pod tą jasną istotę i pod tych świętych najczęściej podszywały się złe duchy, złe moce. To nie był Chrystus, to nie były właśnie dusze tych świętych, tylko to były złe moce. No, i jest to niektóre... możliwe, ale skąd ten ksiądz o tym wie, kto tam był? Czy się podszywał, czy się nie podszywał? To już trzeba by drążyć dalej. Ja szczerze mówiąc wierzę w takie rzeczy tak sam z siebie, bo po prostu mam taką koncepcję życia, że nic na świecie nie dzieje się z przypadku i zawsze każdą rzeczą jest kolabusza. Ja się zgadzam też, tak. Rozmawialiście tutaj też o tym, że dekalog jest tylko wsparciem, co jest dobrym, co jest złem dla nas, tak? Rozmawialiście, no bo że był dany Żydom. No właśnie, że był dany Żydom. Ale z drugiej strony pomyśl w ten sposób, że gdyby Bóg nie chciał, żebyśmy my, katolicy, no my, mówię w swoim imieniu w sumie, więc żebym ja, jako katolik z krwi i kości, przestrzegał tego dekalogu, to raczej swoimi mocami nie sprawił, swoimi czynami, swoim wpływem na ludzi, nie sprawiłby tego, że Kościół katolicki, jako w osobie w sumie papieża, zatwierdził ten dekalog jako prawo, którego katolicy powinni przestrzegać. No ale to jest takie dziwne wnioskowanie, czyli wniosek jest taki, że skoro Kościół katolicki jest, to najwyraźniej jest od Boga. Czyli jakbym przykład wymordował wszystkich ludzi i wprowadził własną religię, to by znaczyło, że widocznie jestem od Boga. No, bo może Żydzi są od Boga, bo są jeszcze starsi niż Kościół katolicki, więc to oni mają rację. Tylko z drugiej strony Żydzi nie wierzą w Chrystusa, a Chrystus jest jednak synem Bożym. Ale Bóg mógłby sprawić swoimi mocami, żeby wszyscy zniknęli. O, już koniec rozumowania. Tu już wtedy teraz wkraczamy w kwestię wiary, że dla nas na przykład Bóg jest Bogiem, dla ciebie może być Ewangelia tym, z czego czerpiesz styl życia, że Kościół cię nie obchodzi, że to są oszołomy. Często tak myślę, że też to są oszołomy, ale jednak moja wiara w Boga sprawia, że wierzę, że to nie jest przypadek. Tam wyznawca islamu może wierzyć, że o, Mahomecie, Mahomecie, a że wasz Bóg to świr, ale z drugiej strony jednak tu właśnie jest to, że kwestia naszej wiary, to jak zostaliśmy wychowani, ale te dzieła są jednak stworzone, to między innymi to poza Kościołem katolickim jest stworzone po to, żeby ludziom udowodnić fakt, że jednak ten Kościół katolicki jest sam. Ja rozumiem, tylko ja czekam na argumenty, bo na razie argumentem jest taki, że skoro Kościół katolicki, Bóg pozwolił mu istnieć to znaczy, że go popiera i że wszystko, co mówi Kościół, to jest prawda. Ale nie to mówię, słaby jest argument, ja absurdalny to trochę. Ja mówię, że ja w to wierzę, że to, co mówi Kościół, może nie tyle, co jest prawdą, ale Bóg chce, żeby to było słuszne dla nas, żeby to było dla nas bezpieczne, żeby to było dla nas dobre. Dlaczego akurat ten jeden Kościół? Przecież jest ich więcej trochę. No właśnie, o to mi chodzi, że jest ich więcej i to z drugiej strony to też nie może być przypadek, bo Bóg dał ludziom wolną wolę i inaczej. No dobra, to my się zgadzamy, że to nie jest przypadek, to co się dzieje na świecie, to pewnie się zgadzamy, tak. Ale dalej, pytanie nie brzmi, czy przypadkiem Kościół katolicki powstał i przetrwał i w ogóle, tylko pytanie brzmi, dlaczego Kościół katolicki ma być jedyną drogą do Boga, dlaczego trzeba mu być posłusznym i dlaczego trzeba do niego należeć, żeby być w niebie? Takie jest pytanie. No to z drugiej strony na to pytanie to liczę, że nie ma człowieka, który może w 100% udzielić takiej odpowiedzi. No przecież ten ksiądz napisał książkę. No napisał, ale to wiesz jak to jest. To jakie argumenty dał, ja bym chciał wiedzieć. On no w sumie nie dawał aż takich dobitnych argumentów. Cała książka i żaden argument nie zapamiętałeś. A przeczytałeś ją?
Przeczytałem niecałą. No. Szczerze przyznaję, niecałą. Aha, niecałą. Znudziła mnie. Nie, ja nie jestem raczej typem człowieka, który... Andrzej polecił książkę. Polecić książkę, która mówi o tym, że w Kościele katolickim tylko tam jest zbawienie, a nie daje żadnego argumentu, który zapamiętałeś i jeszcze cię znudziła i nie przeczytałeś więcej niż do połowy. Ale dla mnie, no. Dla mnie to, że to, co przeczytałem, sam fakt, chociażby o tej śmierci klinicznej, chociażby o tym, że... Że to wszystko nie dzieje się tutaj z przypadków, że to wszystko ma jakieś w sobie uzasadnienie, chociażby to, że Bóg daje takich ludzi jak Jan Paweł II do kościoła katolickiego, jednak nie ma, zauważ, że nie ma innych ludzi tak silnych. Są, tylko że o nich się nie mówi w Polsce. W Polsce w ogóle o niczym innym się nie mówi, gada się tylko... Ale mamy internet, mamy dostęp do internetu, to jest medium, które jest dostępne na całym świecie, a mimo to nie ma tak głośnych osób. Są i zawsze byli. Matka Teresa z Kalkuty też była głośna. Okej, a Matka Teresa z Kalkuty, powiedz mi, kim była, jak nie katoliczką? Była akurat katoliczką, ale był Billy Graham i byli różni milionerzy amerykańscy, o których nie wiemy, a byli chrześcijanami, mnóstwo z tych ludzi i zmienili świat na lepsze. Tylko mówię, że o tym właśnie to by było fajnie zrobić jakiś odcinek, przegląd znanych chrześcijan, niekoniecznie katolików, ale też paru było, którzy zmienili świat, a nawet o tym nie wiemy, że oni byli chrześcijanami i że to było w ramach tego, że tego trochę chrześcijaństwa, co robili. No, ale mówię, w Polsce jest... Mamy w Polsce taki problem, że mamy straszny zaścianek tutaj i nie za bardzo wiemy cokolwiek innego, niż nam pasuje do tradycji takiej, nie? Czyli no wiemy, kto to był Jan Paweł II, prawda, w Kościół katolicki znamy, ale nic innego nie wiemy właściwie. No bo trochę braki wiedzy, taka edukacja w Polsce kuleje, by było fajnie wiedzieć. O, to ja zrobię odcinek o tym, bo to fajnie wiedzieć, że byli tylko inni ludzie, nie tylko, to naprawdę nie był jedyny człowiek, ani nie był największy ze wszystkich żyjących na Ziemi. Okej, zgodzę się, że tylko to nie był jedyny, ale jednak zauważ, że te wielkie osoby jednak bardzo często trafiają do tego kościoła katolickiego, że nie masz na przykład jakiegoś tam islamisty, Wiesz co, jak się prześledzi historię Polski, to wychodzi na to, że najbardziej wybitni monarchowie, mężowie stanu, przywódcy, pisarze czy inni nie byli katolikami, a katolików była większość w tym kraju. Jest to dziwne trochę, bo statystyka powinna być taka, że jeżeli jest większy odsetek katolików, to i więcej wybitnych ludzi powinno się spośród nich wywodzić, a właśnie, że nie. Protestanci i Żydzi byli dużo bardziej. Znaczy z nich bardziej, większy odsetek był wybitnych jednostek. Co w sumie jest jakoś proste do wytłumaczenia, bo Kościół katolicki raczej nie promuje takiego podejścia indywidualistycznego, edukacji indywidualistycznej, tylko takie bardziej posłuszeństwo, nie? No więc to jest efekt tego. No ale mówię, to nie jest takie proste w historii wcale, jak ty to chcesz wiedzieć. No, jakby na to z tej strony spojrzeć, to faktycznie masz coś racji, Ale, jeszcze a propos tego, że Chrystus tam zstępuje na ziemię, później będzie sąd ostateczny i tak trzy razy, a miał dwa razy i tak dalej, bo tam była o tym dyskusja wcześniej, z tego co kojarzę. I tu się nie zgodzę, bo zauważ, że Chrystus zawsze jest z nami na ziemi. Od początku do samego końca On jest, był i będzie z nami na tej ziemi. No tak. Ale to, co się stanie na końcu świata, to będzie tylko sąd ostateczny. No, tylko sąd ostateczny, tak to bardzo dobrze ująłeś. No to tylko koniec świata i sąd ostateczny będzie. Tylko tak. I to będzie zmartwychwstanie wszystkich ciał. I po prostu ożyjemy, tak jakby mi się to na razie absurdalne wydaje, że kurde, zmartwychwstanę w tym ciele, w którym jestem, poznam... Nie, w innym, ale... Czytałeś w ogóle Nowy Testament, czy nie? Koncepcja. No czytałem Nowy Testament, ale no sam sens tego, nie? Że wstanę znowu tu w swoim ciele na ziemi z Chrystusem. Fajne, nie? To mi się podoba właśnie. Fajne, że to nie jakieś... się wydaje strasznie absurdalne. Mury. Strasznie. Ale abstrakcyjne, tak? A mi nawet się wydaje normalne, takie sensowne. Właśnie takie, jak powinno być. No, człowiek jest przeznaczony do życia na ziemi. Z ludzkiego punktu widzenia to się wydaje absurdalne. Z punktu widzenia człowieka, który faktycznie wierzy w to, że Chrystus istnieje i zbawił nas, no to się wydaje faktycznie normalne, jakby się nad tym zastanowić. Ale tak z ludzkiego punktu widzenia to się wydaje. No dziwne na pewno, bardzo dziwne. Ale nie ma nic dziwniejszego na tej ziemi niż fakt, że istniejemy, my ludzie. To jest absolutnie niewytłumaczalny niczym fizycznym, mechanicznym, naturalnym fenomen. To, że gadamy teraz ze sobą, my jako ludzie, że mamy samoświadomość,
że w ogóle nasze ciało istnieje, to jest konstrukcja niemożliwa do powstania sama z siebie spontanicznie. No sam fakt ewolucji jest głupotą kompletną, bo tak na dobrą sprawę prześledzić dokładnie wszystkie ogniwa teorii tej ewolucji Darwina, to tam brakują dziesiątki, jak nie setki ogniw po kolei w tej ewolucji. I ciekawą rzecz usłyszałem, że Stalin i Lenin, którzy tak na dobrą sprawę podchwycili tą teorię ewolucji, to nie dlatego, bo przecież oni byli naprawdę mózgami, jak na tamte czasy, to byli naprawdę inteligentni ludzie i oni podchwycili tą teorię nie tylko dlatego, że ona im się według tego biologicznego punktu widzenia zdawała im się spójna, logiczna, sensowna, tylko dlatego, że to im pasowało do tego, aby w odpowiedni sposób kierować ludźmi, a teraz ludzie to zaczynają wyolbrzymiać i stosować tak na dobrą sprawę naprawdę jako coś, co może być sensem. No zobaczymy, czy ile pożyje ta teoria i jak się bardzo zmieni, bo teoria abiogenezy jest, chyba się jej nie da uratować, bo w tych czasach to już jest kompletny absurd wierzyć, że życie powstało przez piorun spadający z nieba i do pierwotnej zupy, z której powstały tam najpierw aminokwasy, potem białka, potem DNA przy okazji i razem się wszystko magicznie połączyło. Bo można w to było wierzyć, kiedy ludzie nie wiedzieli, jakie to jest skomplikowane, ale teraz już wiemy, przynajmniej ci, co nie spali na biologii albo wiedzieli, jakie pytania zadawać. No i nie wierzą w to nawet już ewolucjoniści. No Dawkins już w to nawet nie wierzy, ludzie. No główny propagator ewolucji nie wierzy w to, że abiogeneza miała miejsce, że spontaniczne powstanie życia jest możliwe. No nikt już w to nie wierzy, kto coś wie na ten temat. Są ludzie, którzy nie wiedzą w tą ewolucję, ale też za wszelką cenę nie dadzą sobie wmówić, że może istnieć jakaś, już nie mówię o naszym Bogu, tylko mówię już o jakiejkolwiek istocie wyższej. No to jest bezsens. Wszystko jest religia i wszystko jest kwestią wiary bardziej niż nauki tak naprawdę. No i taka lipa. Otóż to. Gada się o nauce, a tak naprawdę i tak każdy ma jakąś religię i przekonanie. No niech sobie ma, byleby się przyznać i rozmawiać o tym. Dobra. Okej, okay, to dzięki za telefon. Wszystko. Fajne było. Jeszcze jedna rzecz. No? Fajne piosenki piszesz, czekam na więcej. Dzięki. Ale to już musisz na YouTubie już ich nie będzie nowych. No niestety, ale już na Vimeo jestem. Będę czekał. Bardzo fajnie, dobrze. Sami najlepsi ludzie tam przyszli. W ogóle jaki poziom komentarzy i ja. No widziałem. Jestem pod wrażeniem. Kosmos, spotkaj na YouTube, coś takiego. Niemożliwe. Wreszcie można fajnie gadać z ludźmi, tworzyć dla kogoś super. Dobra, to na razie. No na razie, do usłyszenia. Cześć. To było fajne i na tym chyba będziemy kończyć powoli, chyba że jeszcze ktoś zadzwoni, kto jeszcze nie dzwonił i będzie szybko i krótko. Dobra, na sam koniec będzie Paul, bo dzisiaj strasznie rwie niemiłosiernie. O, nie! Au, 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 au. No, da się? Będzie się dało, czy nie będzie się dało? Halo? Nie, nie będzie się dało. No to było bardzo zgrzytliwe i w ogóle. Dobra, koniec. Macie ich oznaczać, starczy na dzisiaj, dzięki, już nie dzwońcie, już dzisiaj nikogo nie odbiorę, bo wystarczy, bo było fajnie i styknie. Normalnie byśmy pogadali, ale że są wakacje, to będziemy wszystko skracać. Poza tym nie wszystko naraz, mamy czas, mamy resztę życia. Co tydzień są wieczory odwykowe, więc przychodźcie za tydzień na żywo o 8 we wtorek. Zaraz, nie wiem czy będę, bo będę chyba w podróży. Ale spróbuję. Jak będę, to będę nadawać. Jak nie będę, to nie. Wszystkiego się dowiecie, ale przyjdźcie tak czy inaczej. To tylko mogę powiedzieć, że do widzenia i amen. Amen. Ale chciałem przeczytać czata. Nie wiem, co jest napisane. Aha, ktoś powiedział, że rwanie dzisiejsze być może jest od szatana. No więc ja nie podzielam tego zdania i myślę, że jest z zupełnie innego powodu, jakiegoś bardziej technicznego. Coś się gdzieś zmieniło z ustawieniami. Obawiam się, że to serwis Livestream coś pozmieniał, bo nic innego się nie zmieniało ostatnio i powinno wszystko działać dobrze. Ale coś tam robię. Przy okazji, jak ktoś ma pomysł, jak polepszyć ten serwis, jak zrobić, żeby nie rwało, albo nie wiem, skąd wziąć sponsora na serwis płatny, gdzie nie ma reklam, że się nie rwie, nie ma problemów, to niech mi przyjdzie i powie, jaki ma pomysł, to zobaczymy, może się coś da zrobić, ale może nie w wakacje, może po wakacje. W wakacje trzeba odpocząć. Dobra, dzięki, że byliście. Bardzo fajnie dzisiaj było. Fajne są te rozmowy, coraz fajniejsze, bardzo fajnie. To na razie, mówi Martin. Do za tydzień. Aha, Odwyk Camp. Kto jeszcze nie wie, to niech szybko sprawdzi. Na stronie odwyk.com na forum jest temat. Odwyk Camp. Jest w ten piątek.
zjazd ludzi, którzy słuchają odwyku, przychodzą, bywają tutaj, chcą sobie pogadać, poznać innych ludzi, mają pytania, mają odpowiedzi. I nie boję się takiego luzu po prostu. Nie chcą jechać na jakąś konferencję zaplanowaną, ale lubią poznać ludzi. I albo się boją, ale chcą przełamać ten strach i chcą zobaczyć tego Martina i tych innych, co tutaj bywają, słuchaczy, tych, co dzwonią, posłuchać. No, to jest dla was takie i dla mnie też takie spotkanie, takie luźne, nieformalne, odwyk, kemp sobie ktoś nazwał. Nawet nie ja organizuję, żeby... To nie ja, to kto inny. Ja tylko przyjeżdżam jako gość. Fajnie. W ten piątek, a szczegóły to na forum na odwyk.com. I to było wszystko dzisiaj. Cześć! Hey!